Znaczy wie pan co, ja po pierwsze powiem coś mało popularnego. Ja się nie zgadzam z tą tezą o podziale na Polskę A i B, bo my ciągle wymawiamy mieszkańcom sami, bo ja jestem z Lubelszczyzny, w Lublinie mieszkam i przyznam szczerze, że to mnie irytuje. Jak się popatrzy, zależy na którą Polskę A i B, bo jeśli się popatrzy na województwo zachodniopomorskie, to ja polecam każdemu, żeby się przejechał po miasteczkach i po wsiach województwa zachodniopomorskiego i przejechał się po miasteczkach i wsiach województwa świętokrzyskiego i lubelskiego. Polecam taką pracę domową. Zobaczymy, jakie będą odczucia. Po drugie, województwo świętokrzyskie w ostatnim czasie bardzo wyraźnie, jeśli chodzi o statystykę, ale nie tylko statystykę, bo to widać gołym okiem, idzie w górę. Tak, rośnie i widać ten progres. W województwie zachodniopomorskim idzie to w dół. No, ten problem, szczególnie jeśli chodzi o 73, faktycznie już od dłuższego czasu się toczy. Przyznam szczerze, że sprawa nabrała tempa tutaj po działaniach pana wojewody Żołądka, tutaj po wystąpieniach, zabiegach pana marszałka Jarubasa i faktycznie jest tak, że w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ta droga ma dość wysoki priorytet, z tym, że problem polega na tym, że pieniądze czy też oszczędności wygenerowane na innych projektach są po stronie Ministerstwa Infrastruktury, z którym tutaj bardzo mocno pracujemy. W tej chwili po raz kolejny robimy przegląd tych wszystkich projektów drogowych. No i myślę, że gdzieś za parę tygodni będziemy mogli wrócić do tematu. Czapki z głów przed tutaj determinacją zarządu województwa, jeśli chodzi o prezydenta miasta, jeśli chodzi o lotnisko w Obicach. Jeśli chodzi o lotnisko w Obicach, no to powiem szczerze, że jeśli chodzi o tą perspektywę finansową, to tutaj już cudów się nie można spodziewać, ale nowa perspektywa finansowa, nowy program rozwój Polski Wschodniej, trzeba się nad tym zastanowić.